No, błota. Proszę Państwa, no cóż, mamy dzisiaj 19 chyba dzień stycznia. Wiadomo, frekwencja na COVID-zie rośnie, a ja dzisiaj pierwszy raz, można by powiedzieć, po wyjściu ze szpitala wyszedłem z tego domu. No i tu filmuję właśnie, jak tu na stogach, no już pod dachem są, doszli już dwa bloki, są już dokończone, że tak powiem, w stanie surowym. Teraz będą okna, drzwi stawiać, tudzież balkony, a dwa jeszcze się budują. Czyli powoli do finału dobiera ga budowa. Widać tutaj pracujące ciężarówki i jak tam te kopary. No, tak to jest. No tutaj, gdzie widzimy te błoto, tutaj na skrzyżowaniu powinni to sprzątać, bo nie sprzątają, widać, maszyny żadnej nie ma. No ale powinni drogę, która wyjeżdża z budowy, być oczyszczana, ale niestety tego nie robią. No bo to błotem. A samochody też jeżdżą. To niebezpieczeństwo jest po ślizgu. Na samym zakręcie zresztą. No cóż, no to powinny się ten zarząd dróg do tego coś tam zrobić, nie? Znowu koparka ciągnie do tyłu. Coś tu włożą. Aha, ładuje pewnie ten wywrotek, no bo tam piach. Tam była góra piachu, tam, jak pamiętam. Góra piachu. I ta góra teraz jest niwelowana. No już nie ma tej góry. Wywożą ten piasek. Ta góra piachu tam likwidowana, bo to skopali doły pod piwnice, pod te domy. I tak to leciało, nie? Tu jakaś jeszcze jedna koparka jedzie. Koparka marki Volvo. No, jedzie tam. Dźwigi pracują. Czyli teren budowy, no już cztery bloki będą. Tutaj będzie, gdzie te błotko, jak się dowiedziałem, to mają powstać rondo. Z ulicą Zalesie i Skiby będzie rondo zrobione na końcu. No i tam będzie droga budowana, tam gdzie te Volvo pojechało, żeby tam był dojazd do tych samochodów, do tych bloków, prawda? Tak to wygląda dzisiaj. No cóż, no wasz rekonwalescentet wyszedł już ze szpitala i dzisiaj po raz pierwszy wyszedł z domu po trzech dniach. No, czasami trzeba się przewietrzyć. Dziękuję bardzo i zapraszam do oglądania kanału Pomorskiej Telewizji Narodowej. Redaktor Sławomir Ziębiński, Gdańska, Stoków.